całą pewnością na stówę. Będę ja! Wszyscy razem! Jazda TV przedstawia Rzut oka pod maskę Marka Maruchy. Fani jazdy rozpoznają tego postrzelonego gospodarza telewizyjnego show. Dziś wspomnimy wyczyny, po których Maruchę zapamiętano jako jednego z ciekawszych i bardziej kontrowersyjnych kierowców. Przed laty miał łatkę największego zawadiaki wyścigów. Bo kiedy Marucha wyjeżdżał na tor, żaden rywal nie był bezpieczny. Czy się go kochało, czy nie znosiło, doceniało się jego upór. Napięty pana króla napiera Marek Grzmot Marucha od zawsze drugi. Czy uda mu się wreszcie przetrącić piedestał swemu mistrzu? Do dziś ma na koncie największą liczbę drugich miejsc. Mając świadomość, że strip Zawierucha kończy karierę, Marucha liczył na tytuł nowego króla Dajnocy. Ale nieznany wtedy publiczności McQueen widział to inaczej. Po Dajnoco 400 na najwyższym stopniu podium stanęło trzech panów, którzy wkrótce mieli stoczyć zaciekły pojedynek w Los Angeles. Podczas wyścigu o wszystko Marek Marucha spadł ze zwyczajowego drugiego miejsca na trzecie. Nie dam ci znowu wygrać, dziadu jeden! Mimo to zdołał zdobyć swój jedyny złoty tłok. Ej, co jest? O co znowu chodzi? Dla części fanów był to upadek, dla niego wielki sukces. Witam was osobiście i we własnej osobie zdobywca złotego tłoka, Marek Marucha. Zaraz po tym wyścigu zakończył karierę i całą energię włożył w show Wjazda TV. Kiedyś przyciągał nas na tor, dzisiaj przyciąga jak magnes przed ekrany telewizorów. Sprawiło mi to prawie taką frajdę, jakbym sam mu dał łupnia. A zaraz, tak było. A już po przerwie Wjazda TV.